Rzeczniczka PiS, mamy nadzieję, że opozycja wykaże w Sejmie dojrzałość polityczną. Mamy nadzieję, że opozycja wykaże dziś w Sejmie choć podstawową dojrzałość polityczną i nie będzie przedłużała prac nad projektem noweli ustawy związanej z walką z koronawirusem tak, jak czyniła to od początku tygodnia, podkreśliła rzeczniczka PiS Anita Czerwieńska. Sejmowa Komisja Zdrowia w nocy ze środy na czwartek zakończyła pracę nad 4 poselskimi projektami dotyczącymi walki z epidemią. Za wiodący uznała projekt PiS. Posłowie przychylili się m.in. do propozycji lewicy, by można było odmówić sprzedaży osobom bez masek zakrywających usta i nos. W czwartek Sejm ma dalej debatować nad projektem i zapewne go uchwali. Następnie trafi on do Senatu. Pierwotnie Sejm miał zajmować się projektami we wtorek, jednak na wniosek klubu koło obrady odroczono do środy i wówczas odbyło się pierwsze czytanie projektów. Rzeczniczka PiS wyraziła nadzieję, że opozycja tym razem przystąpi natychmiast do prac, a nie tak, jak czyni od początku tygodnia, czyli stara się maksymalnie ten czas przedłużać. Naszym zdaniem to pokazuje brak odpowiedzialności i dojrzałości. Odpowiedzialność za życie i zdrowie społeczeństwa, obywateli, Polaków jest odpowiedzialnością całej klasy politycznej, bez względu na to, do jakiego obozu politycznego należy, podkreśliła. Ta obstrukcja totalna, to jest wyraz właśnie tej totalności opozycji. Ona teraz ma miejsce w Senacie, co nam kompletnie trudno zrozumieć. Ta ustawa mogłaby być już jutro przeprocedowana w Senacie, być może część z tych przepisów mogłaby natychmiast wejść w życie, a o to nam wszystkim powinno chodzić. Dlatego mamy nadzieję, że teraz w Sejmie będzie wykazana chociaż ta podstawowa dojrzałość polityczna, dodała Czerwieńska. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że Senat zbierze się w poniedziałek o godzinę 16, a pierwszym punktem posiedzenia będzie rozpatrzenie przepisów dotyczących walki z epidemią.